Poniedziałek, 26 albo 5 października. To ten czas, kiedy trzeba się zmierzyć i pójść na pole. Cieszysz się? Bardzo. To powinna być taka pioseneczka. Jaka? Taka smutna. Hello, darkness. No taka właśnie. Dosłownie. Jest ciemność. No, ale nie idziemy od razu. Musimy ciąć ogony, a później idziemy na pole i będzie vlogasek. Tłumaczy ludziom, co to ogony. Nie wiem, co to ogony. Odcinamy końcówki porkubów do Anglii, ale nie wiem dlaczego. Po to, żeby mniej ważyły? Nie wiem. Może chcą tylko różyczkę brokułów? Może jakieś chwile tak? No i dobra. Jest taki dzień, którym trzeba iść na pole. Cieszysz się? Bardzo. Jeszcze pogoda nam sprzyja, wiatr. Wiatr. Wieje, wiatr silny. Silny. To ja idzie z nami na pole. Pomożesz mi ciąć? Please. Do czego ty się szykujesz? Do Squid Game? No. Masz elegancki strój. Ja jestem drogowcem. Bez znakiem przynajmniej. Jedź do pracy, mówili. O kurde, jaka wieś. Rób magistra, mówili. Wreszcie brakuje. Jak to naprawić? No co, magister na swoim miejscu. No. Nie wiem, zaraz ci pomogę. Magister czekaj. W rukologii. Idziemy do super auta. Dobra, czekaj, w tym nie było paliwa. Ten chodzi na trzy gary. Idziemy zobaczyć, czy polówka chodzi. Otwórz. Ale tu też nie ma paliwa. To zobaczymy. Może zatankowali już. Jest tu klucz? Jest klucz. O kurde. Firmowe paliwo. Firmowy samochód. Wiesz co to oznacza? Możemy jechać. Wpadniemy do rowu. Jest paliwo. Kurde. Co tak pan? V8. Ostatnio jak żem jechała to... Turbo. Na wydechu. Radio. Piękna pogoda. Co robisz? Jeszcze nic. A co będziesz robić? Sznaję. Hej. Hoj. What are you doing? Save time. Jedziemy ciąć brokoli. Nie lubię. Niedobrze, nie? Nie. No, ale trzeba, niestety. Ale mamy pełną ekipę, 10 osób. Będziemy mieli tylko podszerzone. To jest prawdziwa, ciężka praca, nie? Teraz trzeba podczepić bandę do ciągnika. Idziemy na koniec. Bună dimineața! Bună ziua! Bună ziua, szef! Trochę do dołu, ale zaraz do dołu. Good? No, bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Widać brokułki? Okay. Żeby było widać, co robię. Ale ci dobrze idzie, Kamila, widzisz? Powinnaś tu pracować cały czas. Ścinamy ocyk. Obrabiamy brokułkę Malibu, kładziemy na bandę i leci życie. Nie no, teraz właśnie się wybraliśmy, bo już ekipy z pola pojechały do domu. Zostało te pole, właśnie tutaj nagrywaliśmy film o sadzeniu. Pomogę mu chłopakowi, kurde. Dużo, nie?
Teraz ja będę miał dużo. Jeszcze raz. Nie musisz tu ciąć? Tylko jesteś moim szefem i mnie pilnujesz? Tak. No i gitara. Teraz to jest nic. Ten ciągnik będziemy 3 godziny pewnie ciąć, albo i dłużej. Pusty żądek albo niedosadzony żądek, nie? Czasami przez dzień potrafią naciąć 10 ciągników jedna ekipa, to jest hardcore. Teraz to nic. Ale ręce bolą, bo jest twarde te liście są. Ta odmiana jest taka nieprzyjazna dla nas. Ale urosły trochę, bo byliśmy tutaj w sobotę. To nie były aż takie duże. A Kamila mi pomaga. No urosły, nie? Nie były takie w sobotę. Dziesięć osób, każdy po 3 rządki, 30 rządków w jedną, 30 w drugą. Robotaju. Nie no, jak nie ma teraz deszczu, jeszcze nie ma wiatru, nie jest tak źle. Na 3 godzinki dzisiaj, dziś. Jeszcze 2 razy zostanie i po sezonie. Jaka? Pracować się. No a co powiesz na to, że ja cały sezon tutaj spędziłem sam? Żadnego Polaka tu nie było. Nikt nie potrafił rozmawiać po angielsku. Nie mogłem z nikim rozmawiać. To było hardcore. No, leczyłem się na depresję, zmagałem się z chorobą psychiczną typu antyspołeczny człowiek. Ale na pewno dużo osób przyjeżdżało na jakieś prace sezonowe tutaj, to wie, że cięcie kapusty czy kalafiora jest o wiele trudniejsze. Sam ciąłem chyba 2 tygodnie raz kapustę. No to było coś. O, jeszcze tutaj kolega pomaga. Jak pięknie wygląda, o cyk. I kupujecie w Biedronce, później kupują. Spakowaliśmy do Biedronki dla was, dla rodaków. No właśnie, bo wyprzedaż zawsze oznacza więcej pracy, nie? Dla nas. What's happened, Jula? What are you doing? Nigdy nie słuchajcie swojego holenderskiego słucha. A co się stało? Nie powiem wam, only 3 hours. Jeszcze będziecie cały dzień pracować. No tak. Jak mówisz, że tylko trochę będziemy pracować, to nieprawda. Przerośnięta to ścinamy. Albo jakaś parchata to też przecinamy. Żeby nie robić podwójnej roboty.
Ja tu już jestem profesjonalnym rzeźnikiem, nie potrzebuję rękawiczek. Mam takie super moce jak Turbo Cat. Nie? Staż 6 miesięcy. Co? Ręka ci spuchnie. Kolega ma dużo, to trzeba pomóc z życzliwości. Później on mi pomoże. Nie pomoże. Wezmę kamerkę trochę niżej. Może słabo widać. Teraz mi tu wysypało. Co oknem? Jaką ciekawostkę chcesz opowiedzieć? Taką kurtkę na więcej wartości niż skutek. Niż różyczka. Niż róża, tak? Niż róża brokuła. Kurde. Dużo. Trzeba włączyć Turbo Cat w tej chwili. O, jak pięknie. O, co się stało? Ja włączyłem super Turbo Cat. Pomogli mi z dwóch stron. I nie ma problemu. Pan Santi Ciorby ci pomaga? To powinna być reklama. Nudzi cię praca na etacie? Szukasz wrażeń? Pracy z naturą? Zgłoś się do nas, przyjedź tutaj. Nudzi cię prosty kręgosłup. NFZ nie ma co robić. Zgłoś się tutaj. Można się pobawić o cyk i leci brokułka. Jak doleci do samego końca, to wygrywasz dodatkową rajkę do cięcia. Fajna robota, robota złota, tylko chęci brak, nie? Nie ma jeżdżenia sztaplarką dzisiaj. Nie kamila? Ten wózek to ja ukradłem tylko na moment nagrywek. To. Już nie mogłoby być tak pięknie, żeby to było prawdziwe. Padła, trzeba ją podnieść. Kolega się nie odzywa, chyba dużo ma. Nie? Nie.
gumaczki. Ładne takie gumaczki. Dobre gumaczki, nie? Dobra, to ostatnie cięcie to można takie mniejsze wycinać. Chciałbym zobaczyć, jak to wygląda na kamerze, ale telefonu nie wziąłem, bo był rozładowany i nie zobaczę. Się okaże, że nagrywam, nie wiem, bandę. W ogóle nie widać brokułek supi. No. I słychać Santi Ciorbę w tle. Dziś nie pięknie, jak na żuławach. Płasko wszędzie, głucho wszędzie, co to będzie, co to będzie. Ile ucięliśmy? O, już druga skrzynia leci. Jest moc. No jest co robić, trochę się zgrzałem. Już nie pamiętam, kiedy się tak ruszałem. Chyba na WF-ie w szkole podstawowej. Równouprawnienie dla kobiet, ha? Po co było walczyć? Teraz musi ściąć, jak chłop. Tak jak ta jest, widać, że jest jakaś podmokła, trzeba ją ściąć. Żeby szybciej wrócić do domu. No co, już trochę minęło czasu. Myślę, że materiał jest wyczerpujący. Pokazuje, jak są ścinane brokuły. Że co się stało? Pokażemy, jak wygląda przerwa na kolana. Pokażemy, jak je się kanapkę z błotem. Od razu zrobisz sobie maseczkę błotną. Cyk. TurboCAD opcja. Dojeżdżamy do końca bloku. O, zając, kic, kic. Czyż życie nie jest piękne, powiedzcie. Co? Teraz sobie siedzicie na ciepłej kanapie. I macie bekę. Co oni tam robią? Tak to można pracować, nie? Banana w pracy jest. Znalazłam banana w brukule. Akurat mieliśmy trochę szczęścia i ktoś nie posadził brokuły. Koniec roboty, nie? Koniec. Zmęczona? Trochę. Już nic nie jadłam i nie mam energii. Idziemy do samochodu, jedziemy na farmę. Mamy, nic nie widzę. Mamy przerwę. I nie wiem, co poda. Może izolacjon? Może brukselka? Może nic. Jeszcze dwa razy po 2-3 godziny na pole w tym sezonie. I finito. Zostaw. Co? Zostaw suba i kup gumaczki. Zostaw suba i kup gumaczki?